Ty, no powiem ci, że z czymś to mi się ta gra kojarzy. No to raczej. Tylko co to było? Nie no, to chyba oczywiste, nie? No tak, tak, to mam to na końcu języka. No, gwiezdna flota, nie? Statki, kosmos, przygody, misje różne, te kolorowe mundury, łapiesz to, co? Rany boskie, no przecież! Orville, kurcz ty! Ale trochę kolory mundurów tutaj położyli, nie? I no, humoru mogłoby być więcej, ale ogólnie powiem ci, no nieźle, nieźle, że ja tego od razu nie zobaczyłem. Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o grach nie na licencji, czyli takich tytułach, które jak wyciągniecie na stół, to tak strasznie bardzo z czymś się kojarzą. Macie wrażenie, że są adaptacją jakiegoś innego dzieła popkulturowego, ale jednak tam nazwy czy jakieś grafiki są troszkę inne. I chciałbym wam pokazać kilka tytułów, które na różny sposób sobie radzą z tym nielicencjonowaniem, czyli takie tytuły, które naprawdę są bardzo mało dyskretne i wystarczyłoby zmienić tylko nazwę, tytuł i już byśmy mieli pełnoprawną adaptację, i takie, które bardzo luźno mi się kojarzą z jakimiś innymi dziełami i w sumie można by się pokusić o to, żeby je licencjonować. A na koniec chciałbym troszkę poopowiadać, jakie jest moje nastawienie do takiego tworzenia planszówek, które wyglądają jak adaptacje, ale w sumie nimi nie są, ale dużo ludzi tak uważa, że są. Czy one nam są potrzebne i czy dobrze, że takie powstają? Więc bez większego przedłużania zacznijmy od pierwszej gry, która w sumie mnie zainspirowała do tego, żeby wam poopowiadać o takim właśnie temacie, i to jest Gwiezdna Flota. No słuchajcie, czy trzeba tu coś więcej dodawać? Mamy statek, który bardzo przypomina statki ze Star Treka. Mamy tytuł Gwiezdna Flota, czyli no Star Trek, Gwiezdna Flota. Kto ogląda, ten wie, cały serial jest właśnie o członkach Gwiezdnej Floty, o statkach Gwiezdnej Floty. Mamy tutaj mundury, które jasno się kojarzą. Jak otworzymy grę, mamy planszetki statków, które ponownie wyglądają bardzo zbliżenie jak te ze Star Treka. Mamy pionki załogantów, które mają kolory mundurów właśnie znane ze Star Treka. I funkcje tych pionków są takie jak w Star Treku, więc tu no naprawdę spokojnie by to można nazwać Star Trek The Game i by przeszło, no... Czy wszystko jest tu idealną adaptacją Star Treka? O tym wam poopowiadam już niedługo, jak wpadnie na kanał recenzja tego tytułu. Muszę sobie w niego jeszcze kilka razy zagrać, żeby wam o nim poopowiadać. Ale nawiązania są tutaj tak dyskretne, że po prostu tłuką nas po twarzy pionką. To jest Star Trek pełną gębą, a przynajmniej za to ta gra chce uchodzić. Kolejna gra również jest bardzo mało dyskretną adaptacją całej serii filmowej. Potwory w Tokio. Potwory w Tokio, w tym wypadku Mroczna Edycja. Ostatnio wam o niej opowiadałem na kanale i tutaj ponownie mamy potwory, które bardzo dobrze znamy z ekranów kin i telewizorów. Mamy tutaj maszkary, które część z nich występowała w oryginalnej sadze o Godzilli. I tak, tu mamy Godzillę na pudełku, patrzy się na nas. Znaczy, w grze to jest gigazaur, ale no nie miejmy złudzeń. To jest Godzilla. Mamy tutaj też potwora, który jest wielką małpą, która się może tłuc z tą Godzillą, to znaczy gigazaurem. No chyba już wiemy, co to jest, nie? No King Kong jak się patrzy. Słuchajcie, tutaj mamy planszową adaptację filmów o kaiju, czyli wielkie potwory tłukące się w centrum Tokio, niszczące tą japońską metropolię. Oni tam naprawdę mają pecha, ale no co poradzić? Tak to zostało wymyślone i tu w tej grze mamy idealnie przedstawione, no w zasadzie całą istotę tych filmów o potworach. Mamy wielkie maszkary, które się tłuką, ludzie są bezsilni i patrzymy, kto wygra, który potwór padnie pierwszy. Dla mnie to jest naprawdę sztosik. Ja się właśnie dlatego tak bardzo zainteresowałem tą grą, ponieważ no... Wielkie potwory. Uwielbiam filmy z Godzillą, zarówno te japońskie, trochę kiczowate, stare, te nowsze, także trochę kiczowate, i te amerykańskie, które wyszły, gdzie naprawdę design potworów i to, jak są przedstawione, też mi się bardzo podoba. No może poza jednym filmem,
ale ogólnie jest sztosik i ostatnia odsłona, którą mieliśmy, Godzilla vs. Kong, no rany boskie, to by mogło być sprzedawane właśnie jako Godzilla vs. Kong, albo teraz zbliża się druga część tego filmu, czyli no... Idealno by było, można podłączyć tak samo w kolejną grę, można by sprzedawać pod zupełnie innym tytułem i myślę, że znalazłaby sporo zwolenników. No tak jakby osadnicy Narodziny Imperium nie mieli swoich zwolenników, ale słuchajcie, też miałem o tym specjalny odcinek. Ta gra, jak się zacząłem interesować planszówkami, zwróciła na siebie moją uwagę tym, że wygląda jak adaptacja serii komputerowej The Settlers. Zresztą z tego co kojarzę, to i wydawca nie ukrywał inspiracji Settlersami, zresztą Ignacy Trzewiczek, twórca tej gry, też z tego co kojarzę, to chyba gdzieś się wypowiadał na ten temat, że to Settlersi byli inspiracją. W każdym razie jak popatrzymy na tą grę, no to są Settlersi, to są lepsi Settlersi niż najnowsze odsłony komputerowego cyklu. Po prostu wow, sztosik, mamy tutaj wszystkie te łańcuchy produkcyjne, budujemy sobie osady, to tu jest najważniejsze, budowa tych naszych osad. Walka z rywalami to jest w zasadzie nawet nie element drugiego, ale trzeciego tła jakiegoś. To po prostu czasami możemy sobie coś splądrować, czasami bardziej, czasami mniej, ale musimy budować silną ekonomię i to tu jest fantastyczne. Oprawa graficzna, to jak na kartach mamy ścieżki, a kto gra w Settlersów, ten wie, że ścieżki tam są najważniejsze, bo możemy budować różne budynki produkcyjne, jak tam chcemy mieć masę tego wszystkiego, ale jak ścieżki będą skaszanione, nie będą miały jak, mieli jak nasi osadnicy gonić między tymi budynkami, to zrobimy takie zatory, że te surowce nie trafią tam, gdzie trzeba i cała ekonomia nam padnie, się zawali. Więc osadnicy, Narodziny Imperium, jak dla mnie to jest po prostu świetna miodzio adaptacja. Spokojnie by się to mogło też nazywać The Settlers The Game. Cudeńko, jak dla mnie. Kolejny tytuł to już będzie gra, którą przechodzimy na takie troszkę luźniejsze nawiązania, ale seria, którą wam pokażę, dalej mi się kojarzy tylko i wyłącznie z jednym. Seria Boss Monster. No słuchajcie, po pierwsze dla mnie to jest karciana adaptacja Dungeon Keepera, czyli też gry strategicznej, dość wiekowej już, w której budowaliśmy swoje lochy. Jako ten zły zarządca budowaliśmy lochy, do których ściągaliśmy różne maszkary po to, żeby jak przyjdą bohaterowie się panoszyć po podziemiach, to żeby im skopać tyłki. I to mamy właśnie tutaj. Ta gra mogłaby być spokojnie adaptacją tamtej gry komputerowej. A do tego dodajmy pixelartową oprawę graficzną, pierdyliard easter eggów, naprawdę każda karta nawiązuje tutaj do jakiegoś dzieła popkultury, przede wszystkim do gamingu, no to by się mogło też nazywać, nie wiem, Commodore 64 The Game, Amiga The Game, albo NES The Game. I tutaj też bardzo ciekawe nawiązanie. Niby nie ma żadnej licencji, niby to tu jest inspirowane, ale pudełka wyglądają jak pudełka z kadridżami do NES-a właśnie. I dobra, ja jak większość Polaków minęła mnie gdzieś przygoda z konsolami Nintendo, nadrabiam dopiero teraz. I o tym, że te pudełka z NES-a wyglądały właśnie tak, to się w sumie dowiedziałem, odpalając na Nintendo Switchu klasyki Nintendo i tam ikonki to są w zasadzie zrzuty pudełek. I to wygląda właśnie tak, więc jestem ciekaw, jak to przeszło. Widać, tyle lat już minęło, że jakieś tam prawa autorskie do wyglądu tych pudełek dawno się przedawniły, bo jak wiemy, Nintendo jest firmą, która potrafi posłać do więzienia youtubera za to, że pokazał 30 sekund gameplayu z ich gry. Przynajmniej tak było jakiś czas temu. Teraz jest trochę lepiej, ale no jestem ciekaw w sumie, czy tam nikt tego nie zauważył? Jak dla mnie sztos, po prostu bomba, mamy tutaj adaptację klasycznej gry komputerowej i pierdyliard nawiązań do różnych innych tytułów.
Nie ma licencji, a i tak bawię się świetnie. Bawię się świetnie też przy kolejnej grze, a w zasadzie bawiłem, no bo tu nie ma co przechodzić wiele razy i ona już jest właśnie taką bardzo luźną adaptacją i tu bym chciał wam zwrócić uwagę na gry, które no na pierwszy rzut oka niby jakiegoś dzieła nie adaptują, ale można się wczuć i sobie we własnej głowie odegrać, że może jednak Kroniki Zbrodni, seria Millennium tutaj, Kroniki 2400, dokładnie ta odsłona. Dlaczego? Bo mamy tu cyberpunka pełną gębą i można sobie wyobrazić, że to się dzieje w świecie cyberpunka 2077, jeżeli ktoś lubi tego nowszego CD Projektu, tą grę akurat. Można się po prostu wczuć, że to jest ten oryginalny świat cyberpunka. O ile pamiętam, to tu chyba nigdzie nie pada to określenie, no ale to jest jedna z gier, które po prostu adaptują cyberpunka, które bazują na tym, co stworzył oryginalny cyberpunk, oryginalny ten system, ten świat RPG. To mamy tutaj wielkie korporacje rządzące światem, wszczepy, podział ludzkości, dzielnice nędzy, dzielnice bogactwa, paramilitarne oddziały policyjne, to wszystko tutaj jest i to jest cyberpunk pełną gębą i to jest takie bardzo luźne nawiązanie, ale w zasadzie jak nie widzę problemu, coś by można delikatnie na przykład pozmieniać i to już by mogło wychodzić na przykład jako, nie wiem, łowca androidów The Game, taki Blade Runner, spin-off jakiś powiedzmy, zmieńmy kilka nazw na te, żeby się działy tam, gdzie film i już mamy. Dlatego o tej grze właśnie też lubię myśleć jako takim dziele, które jest niby nielicencjonowane, ale jednak zabiera mnie w jakieś znajome światy, w których się czuję swojsko, tak samo jak bardzo swojsko czuję się w kolejnej grze, która teoretycznie nie ma nic wspólnego z tym, z czym mi się kojarzy, ale za każdym razem, jak wykładam na stół, to w głowie mam jedną melodyjkę, której wam tu nie puszczę, żeby mi YouTube nie demonetyzował kanału. A tą melodyjką jest główny utwór z Indiana Jonesa i z przygód Indiana Jonesa, no bo w sumie każdy film się nazywa inaczej. Ale no właśnie, wyprawa do Eldorado. Słuchajcie, mamy tutaj tą przygodę, ruszamy w wyścig o to, żeby dopchać się do tego Eldorado, do tego mitycznego miasta. I tak, to nie jest oparte na żadnej historii z Indiana Jonesa. Ale serio, ja bym zarys fabularny tej gry widział jako scenariusz kolejnego filmu. Na przykład przerobić kryształową czaszkę na to, żeby szli po Eldorado. Jakoś by to pewnie miało więcej nóg, rąk i w ogóle sensu. Zmieńmy tutaj część pionków, niech to będzie Indy i towarzysze. Część niech to będą naziści albo Sowieci. Coś tu się jakoś poskłada. I mamy Indiana Jonesa zresztą. Naprawdę, ja za każdym razem, jak to jest na stole, w głowie po prostu słyszę tą charakterystyczną melodię i generalnie granie w to przy włączonej ścieżce z Indiana Jonesa, ścieżce muzycznej, to też jest bardzo dobry pomysł. I tak, to już jest bardzo luźne nawiązanie, ale mimo wszystko chciałem też zwrócić uwagę na takie gry, które prawdopodobnie nawet na etapie ich tworzenia nikt się nie inspirował jakimś dziełem, ale w sumie wyszło tak naprawdę bardzo ciekawie, klimatycznie i można sobie wmówić, że właśnie gramy w coś takiego, a nie w to, co jest oryginalnie. Tak, moja głowa jest dziwna. I tutaj wam pokażę jeszcze jedną grę, w której bardzo ciekawie się prześlizgnięto przez temat licencyjny. No bo słuchajcie, Rayleigh Man Dirt, tak, ja to z wymową to wiecie jak jest, obcojęzycznych słów, zresztą polskich też, mamy tu grę rajdową, spoko, powiecie, no ale co, no na rajdy to nie musi być licencji, to jest po prostu sport, no tak, ale tutaj mamy takie drobne detale, gdzieś tutaj o tak, w okularkach na pudełku odbija się fabryczny Citroen DS3 WRC w barwach Red Bulla jeszcze. No, coś mi się zdaje, że tutaj z Citroenem nikt nie współpracował. Mamy tutaj figurki, nasze pionki samochodów i tutaj mamy między innymi Hyundai i20 WRC, Forda Fiesta WRC, mamy tutaj
tutaj Skodę Fabię, z tego co kojarzę. Już nie WRC, ale R5, a w zasadzie według nowego nazewnictwa to Rally 2, ale to w sumie i tak was raczej nie interesuje. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak to ogarnęli twórcy, że te samochody tutaj są. I dobra, ja się nie czepiam, bardzo fajnie, że one tutaj są, bardzo fajnie, że można poczuć ten klimat, bo ja dzięki temu czuję ten klimat. I to jest tytuł, który dzięki właśnie takim drobnym zabiegom, że mamy tutaj generalnie tą dyscyplinę ogólną, mamy rajdy, spoczko, ale jest te kilka takich figureczek, które bardzo przypominają te prawdziwe samochody. Dzięki temu to mogłoby być WRC The Game, WRC The Board Game. O, jak dla mnie to by było świetnie, serio. Ja podejrzewam, że jakby ta gra wyszła właśnie na licencji WRC i byłaby sprzedawana na stronie WRC i w parkach serwisowych podczas rund Mistrzostw Świata, to by to schodziło jak świeże bułeczki. A tak to szkoda troszkę, acz no podejrzewam, że pewnie ta licencja na WRC by była droga, albo może nie, ale nikt się tym nie zainteresował. Szkoda, bo troszkę zabity potencjał marketingowy. No ale cóż, przemawia przeze mnie teraz fan rajdów. Większości z was to może nie obchodzić. Dla mnie ta gra jest kolejnym tytułem, który nie jest na licencji, ale jak się ją rozkłada, jak się na nią patrzy, no to rany boskie, Mistrzostwa Świata Rajdowe, jak się patrzy. I to tyle gier, które chciałem wam pokazać. Było to może bardzo pokrętne, nie wszystkie są takie mocno rzucające się w oczy, że to jest akurat ten tytuł, ale właśnie pomówmy sobie o tych takich licencjach, nielicencjach. No, czy takie gry w ogóle są nam potrzebne? Czy takie podejście twórców, tworzenie niby adaptacji albo gier nawiązujących do czegoś, ale pozbawionych licencji? Jakie jest moje podejście do tego? Czy to nam jest potrzebne? Czy takie gry mają w ogóle sens? Czy nie lepiej tworzyć czegoś totalnie własnego? Słuchajcie, uwielbiam odkrywać nowe światy i oglądać pomysły twórców planszówek, przenosić się tam, gdzie nas zabierają, i bardzo lubię, jak dostaję coś nowego. Natomiast jak spora część ludzi, w zasadzie chyba większość ludzi, mam też to, że dobrze się czuję, kiedy widzę coś znajomego. Właśnie między innymi dlatego masa ludzi ma tak, że włączy jakiś serwis streamingowy z filmami, zaczyna przeglądać, co tam jest, i mimo że jest 10 tysięcy nowych filmów i seriali do oglądnięcia, to dochodzi do wniosku po godzinie klikania: nie mam co oglądnąć, oglądnę sobie 50 raz Star Wars, Pottera czy coś innego. Coś, co bardzo dobrze znam, bo się przy tym dobrze czujemy, i masa ludzi wybiera to, co dobrze zna, więc tworzenie takich gier jest bardzo dobrym i przemyślanym ruchem marketingowym, tak szczerze. I moim zdaniem te gry mają bardzo ważną rolę w świecie planszówkowym i my jako gracze powinniśmy je bardzo dobrze wykorzystać. Dlaczego? Bo jeżeli mamy jakiegoś gracza, w zasadzie nie, jeżeli mamy jakąś osobę, która nie gra w planszówki i wiecie, że tak do pierwszego, lepszego tytułu jak wyciągniecie, to będzie miała takie mech, to obczajmy, co lubi, i zaserwujmy jej grę jak najbardziej zbliżoną do tego, co lubi. I w tym momencie, jeżeli ktoś uwielbia filmy o potworach, Potwory w Tokio będą idealne. Jak ktoś lubi science fiction, ogląda seriale, ogląda Star Treka, to w tym momencie wyciągamy taką gwiezdną flotę i on by: ty, a to na Star Treku bazuje, ale czad, ty zagrajmy. Rebelka. I to są dla nas narzędzia do tego, żeby wciągać nowych graczy. Jak dla mnie, to takie gry są bardzo potrzebne i cieszę się, że one wychodzą. Natomiast pozostaje tutaj ta taka troszeczkę śliska kwestia tych licencji. Czy możemy zrobić grę, która tak bardzo, bardzo jawnie bazuje na czymś, ale nie ma licencji? No i tutaj to, jeśli chodzi o przepisy licencyjne, one są tak rozbudowane, tak zawiłe, że w większości przypadków to tak można, inspirować się można. Jak nie użyjemy tych nazw i tak dalej, to okej, nie ma problemu z punktu widzenia prawnego, dopóki nie zastosujemy tych samych nazw. Jeżeli już w tej Gwiezdnej Flocie byśmy tę grę nazwali Star Trek, nie wiem, latałby tutaj statek Enterprise i tak dalej, już by się można przyczepić, ale tego nie ma. Samo uniwersum jest tutaj nowe.
tyle. Jest inne. Ono nie przedstawia nam uniwersum Star Trekowego, ale tymi elementami, które tu są, strasznie mocno nawiązuje. No, ale tam kolor munduru, no to nie jest czymś tam opatentowany, więc jak najbardziej spokojnie. Ja nie mam problemu z takimi grami. Wręcz przeciwnie, cieszę się, że wydawcy, ci mniejsi, ci bardziej kreatywni, ci twórcy gier, którzy mają pomysły i realizują je, a nie są związani przez księgowych w dużych korporacjach, że oni właśnie robią takie rzeczy. Bo podejrzewam, że jakby na niektóre z tych gier, które wam pokazałem, albo na inne, które tak bardzo mocno nawiązują do czegoś, jakby tam wykorzystać licencję, to po pierwsze ta gra by była dwa razy droższa, po drugie prawdopodobnie mogłoby wyjść coś takiego. Jak ten potworek. Harry Potter, Rok w Hogwarcie. Mówiłem wam w recenzji tej gry, że na papierze ten tytuł jest fantastyczny. Widać, że planowali go, projektowali ludzie, którzy mają wielkie serducho do Pottera, ale cały budżet produkcji poszedł na licencję, bo cała reszta gry to jest dramat. Jest tu masa pomysłów, masa świetnych pomysłów, ale tak uproszczone, tak źle posklejane i tak monotonne, że no niestety gra jest taka trochę niegrywalna, o ile sobie nie wymyślicie sami jakichś domowych zasad. Zresztą nawet instrukcji tutaj nie dokończyli, więc jak mam wybierać, to wolę taką grę, która nie ma tych nazw, nie ma tego tytułu i znaczka R czy tam innego przy sobie, ale bardzo nawiązuje do tego, co lubię, co kocham, przy czym się dobrze czuję. Wolę, jak to pasjonaci zrobią, wolę, jak to zrobi mniejszy jakiś zespół deweloperski, ale to zrobi z pasją i od dechy do dechy, niż jak mi to wezmą taki tytuł na licencji, wykreują księgowi, którzy sobie policzą, że w sumie to ta licencja była droga, gry za bardzo rozbudowane i nie róbcie, bo to są pieniądze, będziemy musieli sprzedawać za takie hajsy, sprzedajmy za takie hajsy, ale z prostymi mechanikami trochę więcej ludzi to kupi. No nie, ja wolę tamto podejście. Jestem bardzo ciekawy, jakie wy macie podejście do takich gier. Czy wykorzystujecie takie gry do tego, żeby przyciągać nowych graczy do zabawy? Czy znacie takie gry? Czy macie takie gry? Jakie takie gry polecacie, które są ewidentnie adaptacją jakiegoś dzieła popkulturowego, ale nie mają licencji? I tak, wiem, że pierwsze, co się nasuwa, to Nemesis. Nie musicie go już wpisywać w komentarzach. Tak, to jest obcy i nie grałem jeszcze. Kiedyś muszę spróbować, ale jakoś nie mam parcia, żeby go kupować. Więc gdzieś kiedyś przy okazji może spróbuję. I komentarze są tradycyjnie do waszej dyspozycji. Dajcie też znać, czy taka durna pogadanka to w ogóle miała sens, była wam do czegoś potrzebna, czy darować sobie z takimi rzeczami. To tyle ode mnie w zasadzie. Dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że umilił wam dzień i w jakikolwiek sposób się podobał. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu mam kopa, żeby tworzyć kolejne takie inne filmy. I to już naprawdę tyle ode mnie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć! Przecież to... Czy możesz przestać się wygłupiać i w końcu ruszyć się? Zaraz się spóźnimy do mamy na imprezę. To cześć!